Ptaki, poza pięknym dla naszego ucha śpiewem, wydają także inne dźwięki, niekoniecznie będące śpiewem w naszym rozumieniu. Te odgłosy są swoistą wizytówką danego gatunku i znakiem jego obecności w okolicy. Czy mieszkamy w mieście czy na wsi, czy tego chcemy czy nie, to wszyscy jesteśmy otoczeni przez te dźwięki. A ptasich odgłosów jest cała masa, o czym przekonałem się, chcąc wybrać tylko te najciekawsze i najbardziej znane. Dzisiaj po raz kolejny zapraszam Was do krainy dźwięków polskiej fauny, tym razem na przegląd najbardziej charakterystycznych odgłosów polskich ptaków. W jednym z poprzednich filmów przygotowałem ranking najlepiej śpiewających ptaków Polski. Dzisiejszy ranking będzie nieco inny, bo skoncentrowany nie tyle na pięknie danego odgłosu, co jego rozpoznawalności. Takie specyficzne dźwięki czasem są dla nas miłe, czasem wręcz przeciwnie, zwłaszcza gdy są natarczywe i nieustające przez bardzo długi czas, ale zawsze są charakterystyczne, zapadające w pamięć i łatwo kojarzone z danym gatunkiem. Zacznijmy od niezwykle ciekawego i bardzo specyficznego odgłosu tokowego czajki. Czajka to ptak żyjący na wilgotnych łąkach i torfowiskach, których jest coraz mniej w naszym kraju, w związku z czym liczebność tego ptaka sukcesywnie spada. Czajka ma w swoim repertuarze kilka zawołań, ale odgłos godowy samca, który wydawany jest w trakcie lotu tokowego, jest najbardziej niezwykły z całego repertuaru. Posłuchajcie. Samiec w trakcie lotu tokowego wykonuje popisowe akrobacje, pętle, nagłe zwroty i pikowania, czemu towarzyszy także świst skrzydeł, dodatkowo ubogacający cały pokaz. Odgłos wydawany przez samca w trakcie lotu jest bardzo nietypowy. Przypomina sztuczny dźwięk wytworzony przez człowieka, np. dźwięk alarmu bądź modulatora. Dźwięk ten można usłyszeć głównie w marcu, gdy odbywają się toki czajek na bagnach, łąkach, pastwiskach czy polach uprawnych, najczęściej w pobliżu wody. Gdy już raz usłyszy się ten nietypowy odgłos, to potem łatwo go rozpoznać. Na miejscu 19 umieściłem ptaka, którego odgłos na pewno każdy zna i zapewne każdy jest w stanie nazwać gatunek ptaka, który go wydaje. Ptak ten oprócz bardzo charakterystycznego odgłosu ma także bardzo charakterystyczny wygląd i nawet kompletnie początkujący ornitolog nie powinien go pomylić z żadnym innym. To oczywiście sroka. Zwłaszcza mieszkańcy miast musieli te ptaki dobrze poznać w ostatnich czasach, gdyż ostatnie dziesięciolecia to czas, w których sroki podbijają duże miasta Europy, w tym Polski. Wcześniej sroki żyły tylko na dzikich obszarach, z dala od siedzib ludzkich, a w latach 70. nagle zaczęły zmieniać swój behawior ku zaskoczeniu biologów i dziś ten odgłos można spotkać nawet przy najbardziej zatłoczonych ulicach. Nie da się ukryć, że nie jest to dźwięk, który będziemy sobie puszczać dla umilania czasu. Jest w nim dużo przebiegłości, sprytu i agresji, czyli wszystkiego tego, czym sroka się charakteryzuje. Odkąd sroki trafiły do miast, znacznie spadła przeżywalność piskląt innych miejskich ptaków. Sroka chętnie wyjada jaja i pisklęta z gniazd i robi dużo zamieszania. To typowy pirat w ptasiej rodzinie. Teraz dla odmiany coś mniejszego, a mianowicie pierwiosnek. Ten ptak z kolei kojarzy się ze wszystkim, co przyjemne, gdyż swój charakterystyczny śpiew rozpoczyna zaraz po przylocie do Polski bardzo wczesną wiosną. Odzywa się bardzo charakterystycznie w pierwsze ciepłe i słoneczne dni i jest jednym z pierwszych ptaków, który obwieszcza wszem i wobec nastanie najpiękniejszej pory roku, o czym dobitnie świadczy też jego nazwa. Jego śpiew, choć prosty, to bardzo dźwięczny i radosny, trudny do pomylenia z czymkolwiek innym. Okres wegetacji roślin nie mógłby się rozpocząć bez niego. Kolejny, dobrze znany wszystkim odgłos, to krakanie.
Tutaj nie da się wyróżnić jednego gatunku ptaka, gdyż tę formę dźwiękowej ekspresji wybrało kilka bardzo powszechnie u nas występujących gatunków ptaków i każdy ma nieco inny sposób krakania, ale dla wytrawnego ucha nie musi on być trudny do odróżnienia. Najbardziej dostojne krakanie serwuje nam kruk. Duży, bardzo inteligentny ptak, ale stroniący od miast i zabudowań. Odpowiednikiem kruka i jego krakania w miastach jest gawron. Zarówno jego wygląd, jak i samo krakanie jest nieco mniej wytworne od krakania kruka. Jest mniej subtelne i bardziej chrapliwe. Znane zarówno mieszkańcom miast, jak i wsi. Gawrony lubią żerować na polach, ale także na miejskich trawnikach, razem z kawkami i wronami, które również potrafią krakać. Tak kracze wrona. A tak daje o sobie znać kawka. Ta kanonada kraczących dźwięków jest tak dobrze nam wszystkim znana, bo towarzyszy nam także w jesienno-zimowych miesiącach, kiedy to nie ma dla niej za wiele konkurencji. I to właśnie z okresem jesienno-zimowym najbardziej kojarzą się te dźwięki. Kolejny odgłos wydawany jest przez płochliwego ptaka o bardzo skrytym sposobie życia i o wiele łatwiej jest usłyszeć jego charakterystyczny odgłos niż zobaczyć jego samego. To przepiórka. Ptaki te są bezbronne, poluje na nie wiele drapieżników i stąd też ich skryty tryb życia. Przepiórkę można usłyszeć także w mieście, zwłaszcza w nocy, gdy mamy uchylone okno, wiosną i latem w trakcie przelotów tych ptaków. Ptaki te mają zwyczaj migrowania po zmroku, co pozwala im uniknąć wielu drapieżników, ale ma to też swoje wady, bo wiele przepiórek ginie podczas zderzenia z wieżowcami, blokami, słupami i mostami. Często rano znajdowane są pod wysokimi konstrukcjami. Przepiórki na co dzień żyją na otwartych przestrzeniach, na polach i łąkach. Ludowe przekazy tłumaczą ich charakterystyczne zawołanie jako nawoływanie chłopów do pracy. Na kolejnym miejscu umieściłem dudka. Co prawda wspominałem o nim ostatnio w jednym z poprzednich filmów, ale nie sposób nie przywołać go ponownie, gdy mowa o charakterystycznych odgłosach ptaków. Jego charakterystyczne du-du-du niesie się daleko i każdy z łatwością je rozpozna. Dudek niewątpliwie ubogaca poczet ptaków polskich, zarówno swoim barwnym wyglądem, ciekawym zachowaniem, a także i dźwięcznym odgłosem, który ma rzadko występujące u ptaków niskie, lekko basowe, ciepłe brzmienie. Kolejne miejsce być może trochę Was zaskoczy, bo zajmuje je także dobrze wszystkim znany bocian biały. Czy może być bardziej polski, bardziej patriotyczny ptak? Nie dość, że przybrał biało-czerwone barwy narodowe, to jeszcze zwykł się gnieździć na wiejskich strzechach i stodołach i tym samym tak głęboko wrósł w naszą kulturę i ludowe wierzenia. Co prawda nie ćwierka, nie śpiewa, jest niemal całkiem niemy, ale sprytnie poradził sobie z tym problemem i dźwięki wydaje czysto mechanicznie przy pomocy długiego dzioba. Jego klekot stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych ptasich dźwięków w naszym kraju. Ten specyficzny stukot tak dobrze się niesie, gdyż wzmacniany jest przez specjalne worki gardłowe, które działają jak rezonatory. Jak wspominałem na początku, ranking ten nie koncentruje się na typowych śpiewach, ale bardziej na odgłosach i dźwiękach wydawanych przez ptaki. Mimo wszystko należy w nim zamieścić tego oto śpiewaka. Skowronek jest tak charakterystyczny, że nie sposób go pominąć. Te niezmordowane ptaki koncertują całymi dniami, począwszy od wczesnej wiosny. To one wraz z pierwiostkami są pierwszymi ptakami sygnalizującymi nadchodzącą wiosnę. Śpiewają unosząc się nad polami i łąkami, broniąc w ten sposób swojego terenu i umilając życie ludziom znajdującym się w okolicy.
Odgłos kolejnego ptaka, co prawda także jest śpiewem, aczkolwiek równie dobrze opisują go takie słowa jak terkot, zgrzyt i rechot. To trzciniak. Ptak ten zamieszkuje pasy trzcinowisk nad stawami i jeziorami. To w trzcinowiskach buduje gniazda i to właśnie stamtąd zawzięcie koncertuje. Jego śpiew jest głośny i dobrze się niesie w szuwarach. Kojarzy się z wakacjami i wypoczynkiem nad wodą. Każdy, kto spędza czas nad wodą, zna go doskonale. Co ciekawe, jest to jeden z niewielu ptasich odgłosów, który doczekał się także doskonałego wręcz opisu słownego. Fonetyczny zapis jego śpiewu brzmi tak. Ryba, ryba, rak, 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 swędzi, swędzi, drap, 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 boli, boli, cierp, cierp, cierp. Przyznacie, że jest wyjątkowo precyzyjny, nie tylko dźwięko naśladowczo, ale i tematycznie. Kolejny ptak wydaje bardziej miły dla ucha odgłos niż trzeszczący śpiew trzciniaka. Jest to sierpówka. Samce tego gatunku, zwłaszcza wiosną i latem, wydają z siebie miłe gruchanie. To znów, jak u dudka, jest głos niski i przyjemny, ale do osiągnięcia takiej tonacji są zdolne tylko ptaki odpowiednio większe lub wyposażone w odpowiednie worki rezonatorowe, jak m.in. właśnie gołębiowate. I choć ptaki te od niedawna zasiedlają nasze ziemie, bo po raz pierwszy dotarły do Polski mniej niż 100 lat temu i szybko ją opanowały w całości, to praktycznie bezkolizyjnie wtopiły się w nasze środowisko, nie wypierając innych gatunków. Są bardzo łagodnie i pokojowo nastawione, a przy tym trzymają się bardzo blisko siedzib ludzkich, odpłacając się człowiekowi za dogodne siedliska jakże relaksującym gruchaniem. Ciekawy zestaw dźwięków oferują nam także dobrze wszystkim znane sikorki. Spośród kilku gatunków tych pociesznych, drobnych ptaszków występujących u nas, najlepiej znana jest sikorka bogatka. I to ona jest generatorem tych dobrze wszystkim znanych piskliwych dźwięków. Bogatka posiada bardzo bogaty zestaw wydawanych dźwięków. Spotkać można wiele ich kombinacji, ale wszystkie składają się z krótkich, powtarzających się sekwencji. Zgodnie z zasadą, że im mniejszy ptak, tym wyższy wydawany dźwięk, u sikorki mamy do czynienia z bardzo wysoką tonacją. Wyjątkiem jest tutaj nieco inny, ale także bardzo często wydawany dźwięk ostrzegawczy, wyrażający zaniepokojenie. Miejsce dziewiąte to kolejny ptak z kategorii zwierząt, które łatwiej usłyszeć niż zobaczyć. To derkacz. Ptak żyjący na łąkach z wysoką roślinnością zielną. Dawniej licznie występujący w całej Polsce, dziś już dosyć rzadki i objęty ścisłą ochroną gatunkową. Coraz trudniej w kraju o wysokotrawiaste nieużytki, pośród których derkacz mógłby pomykać. To ptak o długich nogach, który pośród traw znajduje wszystko, czego potrzebuje do życia. Pozostaje w nich całymi dniami, przemieszczając się na nogach i bardzo rzadko używając skrzydeł. Jeżeli na pobliskich łąkach obok nas zamieszkają derkacze, to na pewno pierwsi się o tym dowiemy. Odgłos ten jest bardzo charakterystyczny. Łacińska nazwa derkacza crex crex to oczywiście onomatopeja, ale to, czym na mnie ten ptak robi największe wrażenie, to jego wytrwałość w wydawaniu tych odgłosów terytorialnych. Derkacz zaczyna swoją pieśń już pod wieczór, kontynuuje ją przez całą noc, by jeszcze bardziej ją nasilić o poranku, o czym przekonałem się podczas wypoczynku agroturystycznego pośród rozległych łąk południowej Polski. Do tego derkacz lubi także urządzać koncerty również w ciągu dnia. Co tu dużo mówić, tylko stopery uratowały mi wtedy życie. Czas na drapieżnika szponiastego w naszym zestawieniu. Na miejscu ósmym znalazł się myszołów i jego charakterystyczne zawodzenie, podobne trochę do miauczenia, które można usłyszeć gdzieś wysoko nad głowami pośród łąk i lasów. Co ciekawe, głos ten doskonale naśladują sójki. Najwyraźniej po to, by wywołać popłoch w lesie.
Więc nie zawsze, gdy usłyszymy to charakterystyczne kie, możemy mieć pewność, że to mysz ołów. Na miejscu siódmym umieściłem ptaka, który został do Polski sprowadzony przed wiekami w celach myśliwskich, ale zdążył już tak bardzo wrosnąć w krajobraz, także dźwiękowy, polskich łąk, że jego jakże charakterystyczne pianie na łąkach i polach wydaje się czymś naturalnym i oczywistym. Krzyk bażanta to jedna z tych dźwiękowych wizytówek, którą każdy zna i chcąc nie chcąc przechowuje gdzieś w swojej pamięci. Autorem kolejnej wizytówki z miejsca szóstego jest znacznie mniejszy ptak od bażanta, aczkolwiek wydający także bardzo krótki i charakterystyczny odgłos, choć z zupełnie innej kategorii. Zapewne każdy zna ten krótki zaśpiew, tym bardziej, że usłyszeć go można w niezwykle długim przedziale czasowym, bo od lutego aż do jesieni, podczas gdy w przypadku większości ptaków śpiewających ze śpiewem mamy do czynienia tylko w krótkim okresie wiosennym. Trznadle natomiast nie ustają w śpiewaniu wraz z nadejściem lata. Kontynuują je, gdy reszta ptaków milknie i może dlatego ten śpiew tak łatwo zapada w pamięć. Jest prosty, a do tego często jedyny, jaki można usłyszeć podczas letnich upałów. Miejsce piąte zajmuje odgłos najbardziej donośny ze wszystkich 20 znajdujących się w powyższym zestawieniu. To klangor żurawia. Żurawie to jednocześnie największe ze wszystkich ptaków tu zamieszczonych. Ich odgłos to czysta poezja. Ptaki te lubią odzywać się grupowo i gdy jeden wyda z siebie ten piękny, gardłowy odgłos, to reszta często mu wtóruje, przez co efekt jest wzmocniony, a dźwięk niesie się daleko. Żurawie to bardzo piękne, tajemnicze i dostojne ptaki. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu były bardzo rzadkie w Polsce. Od lat 70. i 80. sukcesywnie zwiększają swoją liczebność i dziś coraz łatwiej jest je spotkać. Preferują trudno dostępne bagna, starorzecza i torfowiska. Natomiast jeżeli mieszkamy w obszarach wysoko zurbanizowanych, to także mamy szansę zobaczyć i usłyszeć te ptaki. Wiosną i jesienią na niebie możemy dostrzec ciągnące klucze żurawi, a także ptaki szybujące w grupach i szukające unoszących prądów powietrznych w pobliżu miast. Wtedy też możemy usłyszeć ich dźwięczny klangor dochodzący z wysokości. Na miejscu czwartym odgłos mający związek z bocianem. Posłuchajcie. To oczywiście stukot dzięcioła, a z bocianem łączy go czysto mechaniczny sposób jego wytwarzania. Tylko te dwa ptaki spośród całego zestawienia nie używają aparatu wokalnego podczas dźwiękowych popisów, lecz generują dźwięki przy pomocy uderzeń dzioba. W Polsce mamy kilka gatunków dzięciołów i potrafią one wydawać także zwyczajne odgłosy, często nawet bardzo donośne. Ale to, z czego słyną, to charakterystyczne stukanie. Co ciekawe, dzięcioły podczas zdobywania pożywienia aż tak bardzo nie hałasują. Natomiast ten charakterystyczny werbel to zupełnie co innego. To celowy zabieg dźwiękowy. Pełni on tę samą funkcję co śpiew czy głośne zawołania u innych ptaków. Dzięcioł w ten sposób oznajmia swoją obecność i roszczenia terytorialne. Zależy mu przy tym, żeby odgłos był donośny i niósł się daleko. Dlatego na bębnienie wybiera akustycznie korzystne materiały. Twarde, suche i dobrze rezonujące drewno, a także czasem dźwięczną blachę na dachu czy obudowę przydrożnej lampy. Taki dzięcioł stukający w lampę wzbudza radość widzących go ludzi, mających go często za pomylonego i nie rozumiejących głębokiego sensu tego zachowania. Pierwszą trójkę otwiera pospolity wróbel. Bo czy może być coś bardziej charakterystycznego i pospolitego niż radosny świergot wróbli?
Te niepozornie ubarwione, szaro-brązowe ptaszki jeszcze w ubiegłym wieku były najpowszechniej występującymi ptakami na terenie Polski i wciąż mają opinię powszechnych, choć ich sytuacja drastycznie zmieniła się w ciągu ostatnich 20-30 lat. Za sprawą masowego ocieplania budynków, które ruszyło w latach 90., wróble utraciły wiele dogodnych miejsc na gniazdowanie. Spadła dla nich także dostępność pożywienia na wsiach i w związku z tym populacja wróbli poszybowała w dół. Wróbel zwyczajny został objęty ścisłą ochroną gatunkową, a jego tak wszędobylskie dawniej ćwierkanie dziś już nie jest tak powszechne jak dawniej. Na miejscu drugim umieściłem ptaka, który wydaje z siebie charakterystyczne gwizdy i piski. To oczywiście jeżyk, bez którego trudno wyobrazić sobie długie letnie wieczory. Zwłaszcza w mieście, gdzie te ptaki pierwotnie gniazdujące na urwiskach skalnych i wysokich skarpach znalazły idealne dla siebie warunki. Miejskie wieżowce, bloki i kamienice to dla nich skalisty krajobraz pełen bezpiecznych zakamarków na gniazdowanie. Tak było jeszcze do niedawna, bo jeżyki niestety utraciły te idealne miejsca lęgowe, tak jak wróble, wraz z ociepleniem budynków i blokowaniem dostępu do wlotów wentylacyjnych, w których dawniej zwykły gniazdować. Mimo wieszania budek lęgowych w miejscach, gdzie dawniej ptaki miały dostęp do różnych szczelin dogodnych na gniazdowanie, populacja jeżyków stopniowo spada, podobnie jak populacja wróbli. Kto mieszkał na blokowisku na przełomie lat 80. i 90., ten doskonale wie, że liczebność tych ptaków była wtedy znacznie większa. Gwizd jeżyków i świergot wróbli był wtedy o wiele bardziej donośny. Czas na miejsce pierwsze. Tutaj uplasował się ptak bezwzględny i podstępny. Jego odgłos jest prosty, zaledwie dwusylabowy, ale tak dobrze znany i lubiany, że umieszczany jest w piosenkach ludowych, a nawet w odgłosach naściennych zegarów. To oczywiście kukułka i jakże jej powszechne kukanie. Jej odgłos potrafią naśladować już małe dzieci. Znają i rozpoznają go wszyscy. Jest doskonały w swej prostocie, a przy tym tak dźwięczny i charakterystyczny, że bez wątpienia zasługuje na pierwsze miejsce powyższego rankingu. Podstępna natura kukułki tylko dodaje jej pikanterii. Kukułka nie buduje gniazda, nie łączy się w pary, żyje z kilkoma samcami naraz, a jaja podrzuca innym, przeważnie mniejszym ptaszkom. Młoda kukułka rośnie szybciej i wypycha z gniazda inne pisklęta. Zastanawiam się, skąd się bierze w przyrodzie, przepraszam za wyraz, takie kukułko. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.